Ursza Rutkowska, witam serdecznie Państwa w weekendowym wydaniu horoskopu. Sprawdźmy, co nas wszystkich czeka przez najbliższe 3 dni. Zapraszam. Skorpionie. Wpływy księżyca będą sprzyjać sprawom finansowym i sercowym. Nie przeocz okazji, aby poznać kogoś ciekawego. W interesach skup się na tym, co chcesz osiągnąć. Czeka Cię powodzenie w kontaktach towarzyskich. Nie pchaj się tam, gdzie Cię nie chcą. Unikaj pragnień rzeczy nierealnych, bo możesz na tym wiele stracić. Strzelcu. Weekend nie będzie sprzyjał sukcesom zawodowym. Niewiele spraw pójdzie po Twojej myśli. Może będziesz musiał dokonać zmian w swoich planach. Osoby z bliskiego otoczenia będą Cię wkurzały. Będziesz pełen sprzeczności. Trudno będzie o wiarygodne informacje. Możliwe są kłopoty ze zdrowiem. Koziorożcu, a Ciebie czeka bardzo pomyślny i miły weekend. Rysuje się możliwość interesujących znajomości, a samotne koziorożce może ugodzić strzała amora. Bądź tylko bardziej aktywny towarzysko. Zabłyśnij czymś oryginalnym. Sytuacja finansowa nie będzie najgorsza i dopisze Ci wyśmienity nastrój. Wodniku, weekend będą Cię absorbowały sprawy materialne. Twoje decyzje dotyczące właśnie tych tematów będą słuszne i trafne. Zwiększona aktywność w pracy na pewno się teraz opłaci. Zadbaj o serdeczne kontakty z otoczeniem. Większość spraw pójdzie po Twojej myśli. Likwiduj w zarodku wszelkie drobne nawet dolegliwości. Ryby. Z kolei Wam niestety niewiele spraw uda się w weekend pozytywnie załatwić. W dalszym ciągu musicie zachować dystans do udzielanych Wam informacji. Nie wierzcie teraz nikomu i trzymajcie się raczej swego zdania. Niedługo nadejdą lepsze dla Was czasy, również dla miłości. Wydatki miejcie zawsze pod kontrolą. Zwiększy się teraz Wasza wrażliwość na zmiany pogody. Baranie, weekend będzie lepszy niż poprzedni. Na niektóre z Was działać jeszcze będą wczorajsze nerwowe wpływy księżyca. Musisz więc zwrócić większą uwagę na swoje zachowanie i hamować zbędne emocje. W pojedynkę niewiele osiągniesz i musisz o tym pamiętać. Relacje z otoczeniem nabiorą znaczenia. Trudno będzie uzyskać jakąkolwiek pomoc w pracy. Uważaj na to, co jesz. Byku, w weekend spodziewaj się powodzenia w pracy i w interesach. Udane przedsięwzięcia poprawią Twoją sytuację finansową i relacje z otoczeniem. Wzmocni się Twój autorytet. Bądź bardziej stały w uczuciach i więcej działaj niż planuj. Odzyskasz w końcu optymizm i wiarę w siebie. Bliźnięta. W weekend na pierwszy ogień wysuną się sprawy finansowe. Zajmijcie się nimi jak najprędzej. Skoncentrujcie jednak swoją uwagę na tych, które dać mogą Wam jakieś korzyści. Sprzyja temu pozycja księżyca. Nie odrzucajcie propozycji spotkań. Wykorzystajcie dobrze swoje możliwości. Dadzą Wam się odczuć kłopoty z przemianą materii. Raku, znajdziesz się pod wpływem księżyca. Znaczenia nabiorą przedsięwzięcia związane z materialną sferą Twojego życia. Aura sprzyjać będzie załatwianiu ważnych spraw w weekend, również tych osobistych. W miłości zmiany na plus. Dobry też okres dla finansów. Korzystaj z rad innych. Lwie.
Weekendowa aura sprzyjać będzie sukcesom zarówno zawodowym, jak i osobistym. Prowadzone przez Ciebie sprawy przybiorą w końcu korzystny, odpowiedni obrót. Przedstawione Ci propozycje zawodowe otworzą przed Tobą ciekawe, nowe perspektywy. Dobre dni w miłości. Spróbuj się bardziej otworzyć na nowości, innowacje. Poczujesz teraz chęć do zabaw i do przygód. Panno, pozytywna weekendowa aura zapewni Ci dobrą współpracę i bezpieczeństwo materialne. Możesz więc poświęcić nieco czasu sprawom finansowym. Wszelkie interesy uda Ci się załatwić wyjątkowo dobrze. Przed Tobą czas pełen miłosnych niespodzianek. Działaj bez obaw, bądź aktywna i pomysłowa. Wago, i dla Ciebie sympatyczne dni. Czasami nerwy mogą Ci jeszcze przeszkadzać w pracy, ale nie będzie to niepokój twórczy. W relacjach z innymi staraj się być bardziej taktowna. Kontynuuj rozpoczętą znajomość. Może warto dać się ponoć emocjom. Większość spraw i planów uda Ci się teraz realizować, a dobry humor do Ciebie powróci. I tego też Państwu na koniec życzę. Dobrego nastroju, dobrego humoru. Dziękuję za uwagę i zapraszam na horoskop już w poniedziałek.